A zapytam cię, teraz znów wrócimy sobie do Stanów. Tak troszeczkę sobie lawirujemy między Stanami a Europą, ale naprawdę to, co się będzie działo w Europie, no to gęsią skórkę mam nawet teraz, mimo że w zasadzie te informacje, o których sobie rozmawiamy, one gdzieś tam cały czas już, że tak powiem, w tym driftingowym świadku funkcjonują. Właśnie, Stany Zjednoczone, Ameryka. Ja pamiętam, gdy byłem na Irwindale'u, gdy miałem niesamowitą przyjemność, za co też bardzo dziękuję. Tam było strasznie gorąco jakby na zewnątrz, co dopiero w samochodzie. Czy to od ciebie wymaga stosowania jakiejś, nie wiem, specjalnej diety, specjalnych ćwiczeń, żeby się nie odwadniać, żeby ta koncentracja i siła cały czas była na tym najwyższym poziomie? Czy no na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby spożywać jak najwięcej płynów, najlepiej takich izotonicznych, po których nie trzeba ciągle wysiadać z auta i, że tak powiem, się ich pozbywać. Także to jest raz. Dwa, na pewno pomaga przygotowanie fizyczne, bo rozmawiałem z różnymi zawodnikami, którzy po prostu narzekają na to, że kurczę, gdzieś im ta koncentracja ucieka, dlatego że brakuje gdzieś tej kondycji jakiejś, która wydawałoby się, że tylko siedzimy za kółkiem i niektórzy kierowcy to siedzą i tylko po prostu machają rękami, dłońmi i tak naprawdę palcami. A jednak ten upał właśnie, skwar i tym, przez to, że jesteśmy ubrani przecież po szyję w tej odzieży ognioodpornej i żeby było po prostu wszystko tak bezpieczne, jak się da, to w tym roku jeszcze Formuła Drift oznajmiła nam, że musimy jeździć w kaskach z zamkniętymi szybkami, nawet jeżeli mamy boczne szyby, co jeszcze jakby nam to wszystko ułatwi i trzeba będzie na pewno się mocno przygotować fizycznie, tak aby zapomnieć o tym aspekcie jakby już samego jestestwa w tym aucie, a skoncentrować się na jeździe. U ciebie te przygotowania jak wyglądają, te fizyczne? Znaczy no staram się wykonywać jakieś ćwiczenia, jakieś przygotowywać się w sposób taki bardziej kondycyjny, czyli jakieś ćwiczenia cardio, natomiast z czasem jest ciężko, no teraz rozpoczynamy element wymówek, natomiast no staram się, miejmy nadzieję, że właśnie jak już przyjdzie ten sezon, to ta kondycja nie zawiedzie i zarówno pod względem fizycznym, jak i już tego wjeżdżenia uda się przygotować tego sezonu tak jak bym sobie tego życzył, natomiast no pogoda trochę nie rozpieszcza teraz pod względem treningów, auta też kurde troszeczkę nie chcą współpracować, ale działamy cały czas, planujemy tak, aby jeździć, jeszcze raz jeździć przed tym sezonem i przygotować się po prostu do tego, do niego tak jak trzeba. W ogóle powiedz proszę, bo te prędkości, które są w Stanach Zjednoczonych na torach, no jakby na żywo widziałem tylko Irwindale, ale oglądając live streamy mogę mniemać, że na innych torach jest podobnie. Czy one, jadąc na tak wysokiej prędkości, przy szybkiej inicjacji, ta koncentracja gdzieś jest potrzebna na jeszcze wyższym poziomie, czy po prostu to auto no masz tak ustawione, że ono gdzieś tam podobnie płynie, czy jedzie 20 na godzinę wolniej, czy 20 na godzinę szybciej? Czy no sam moment inicjacji jest kluczowy, bo jeżeli już to auto się dobrze ułoży, to tak naprawdę już jedyne, co pozostaje w roli kierowcy, to już zapanować nad tym, żeby ono pozostało w takim ułożeniu. Natomiast jeżeli gdzieś się właśnie przy tej inicjacji coś nie powiedzie, to wtedy trzeba już kombinować i wtedy no już można się naprawdę napocić, bo z niedługie nawet pozostanie na gazie za długo powoduje to, że to auto za bardzo jest wciągane w tą bandę i bardzo łatwo jest je wtedy uszkodzić. Natomiast no, tory amerykańskie jeszcze charakteryzują się tym, że mało które podczas inicjacji wymuszają spowalnianie samochodu, czy Irwindale, czy Orlando, czy wszystkie te owalne trasy, gdzie to jeszcze było, New Jersey, czy prawda ten Kanada. Ta inicjacja, tak, Kanada, powodują to, że tak naprawdę wystarczy to auto wrzucić. W Kanadzie trochę trzeba, można było schamować, ale to auto wrzucić i cały czas pozostajemy na gazie, także jedyny moment odpuszczenia gazu jest po to, aby zyskać trochę trakcji na przodzie. I to wszystko. Także ta inicjacja jest właśnie wymagająca i koniecznym jest właśnie utrzymywanie tej prędkości, jeżeli chcemy pozostać na pożądanej linii przez sędziów oczywiście.
No ta prędkość naprawdę była duża. Na Irwin Dale'u w twoim wykonaniu można powiedzieć, no ja według moich obserwacji to tak wyglądało, że na Irwin Dale'u byłeś zdecydowanie najszybszy ze wszystkich konkurentów. Ja jak zobaczyłem to, jak, to jaką prędkość masz, jak przy przekładce też robisz to niesamowicie szybko, wiele szybciej niż twoich konkurenci, no to po prostu oszalałem, bo to widać było, że naprawdę ci grało. Czy na ten Irwin Dale coś w tych ustawieniach jeszcze zmieniałeś? Coś tam w tym aucie było, w tej twojej S15, że tak powiem, podrasowane, żeby to właśnie tak szybko jeździło, czy po prostu tak ci dobrze pasowała ta trasa, że to się samo robiło? Nie, no udało się dopasować dobrze przełożenie. Auto okazało się naprawdę szybkie. Po raz pierwszy mi udało się zastosować takie rozwiązanie, gdzie tak naprawdę trzeci bieg, który redukowałem przed ostatnim zakrętem, był ustawiony troszeczkę za krótko, przez co nie musiałem tak długo hamować na przykład, bo trzymając auto na gazie po zredukowaniu, auto samo zwalniało. Także ja nie musiałem jakby dokonywać korekcji hamulcem ręcznym, czy gdzieś tam odpuszczać tego gazu, po prostu zbijałem bieg, auto wchodziło w odcięcie i w tym momencie zaczynało już zwalniać. I tak się udało po prostu, no to było trochę z tym szczęścia, dopasować to przełożenie, że w momencie, kiedy ono zwolniło, utrzymywało się na tym odcięciu i pokonywało właśnie z idealną prędkością ten łuk. Dużo szczęścia, no ale jak widać też trzeba troszeczkę go mieć, żeby się udało. Natomiast samo auto okazało się po zawodach, było naprawdę w dosyć słabym stanie, mimo że nie było żadnej kolizji, nie było żadnego kontaktu ze ścianą czy z innym zawodnikiem, to tylny wózek był niemalże wyrwany z budy. Byliśmy naprawdę w szoku, że udało się dojechać tym samochodem do końca i że gdzieś nie było jakiejś przykrej niespodzianki. No ale gdzieś jak odkopię zdjęcie, to ci pokażę właśnie, jak całe lewe mocowanie wózka było po prostu w połowie wyrwane. Nie wiem, może właśnie to pomogło, bo przestawiło jakąś całą geometrię tego samochodu, tak sprytnie wszystkich wycyckałem. Ale nie, no dużo szczęścia, dużo szczęścia. Wspaniały event. No, obyśmy jeszcze mieli okazję rozmawiać o jakimś następnym tego typu i z podobnymi emocjami właśnie go komentować. Jakimś następnym. Ja to teraz liczę, że wiesz, w 18 roku to już co rundę będzie, po każdej rundzie będziemy tak się spotykali. Tego ci życzę z całego serca. Dziękuję. No, często właśnie słyszę to, że teraz, kurde, to już będzie wygrywanie samo. Przecież jak ostatnią rundę wygrałeś, to już teraz będzie na fali. No ale chciałbym, żeby tak było, natomiast no, trzeba dużo pracy w to włożyć, trzeba się skoncentrować i to nie jest proste. No, to trzeba naprawdę dużo z siebie włożyć, żeby w ogóle przejść przez każdą z etapów tej walki, od kwalifikacji przez top 32 i tak jak pokazała mi Kanada, nawet w treningach nie można, wszystko trzeba planować i mieć odpowiednie założenia po to, aby dojechać na jak najwyższej pozycji. Jest to no, skomplikowana układanka i bardzo dziękuję za całe wsparcie i wiarę we mnie, że teraz po prostu będzie szło jak po maśle, no ale mieliśmy przykład w 2016 roku, gdzie też ostatnią rundę wygrał Matt Field i mimo fenomenalnej dyspozycji, bo był naprawdę szybki, świetnie radził sobie w treningach w 2017 roku, no to sezon ukończył no, chyba z jednym z najsłabszych wyników w swojej karierze, także no, z dużą dozą jakiejś pokory i cierpliwości trzeba do tego teraz podejść, wypracować co trzeba, no i zobaczymy. Z dobrym nastawieniem na pewno wchodzę w ten sezon i miejmy nadzieję, że tak samo z dobrym będę go ukończył. No i tego ci z całego serca życzymy, żebyś go ukończył jak najlepiej się da. Wielkie dzięki. Można powiedzieć, że tym końcem sezonu, tak jak powiedziałeś, że tylko trzem zawodnikom udało się w swoim debiutanckim sezonie wygrać pojedynczą rundę, no i dzięki temu wszedłeś trochę do panteonu świętych głów, bo udało to się wcześniej Masashiemu Yokoyemu i Daigo Saito, których nie trzeba przedstawiać nikomu, kto się interesuje driftem. Wielkie nazwiska i ty, że tak powiem, jak jako trzeci razem z nimi jesteś. To mnie pasuje. Oczy trochę takie i wzrostem. I wzrostem. Nie gra, nie? Tak, i wzrostem trochę. A to trochę daje takiej pewności dodatkowej, takiej iskry? Czy nie skupiasz się w ogóle na tym? No to jest miła rzecz, no fajnie.
fajnie móc się czymś takim pochwalić, no nie ma co gadać, natomiast no to było, no teraz trzeba pracować nad tym, co jeszcze będzie i aby to, co będzie, było po prostu jak najprzyjemniejsze też, żeby to właśnie można było wspominać, no i zobaczymy, oby tylko jak najlepiej. Miejmy nadzieję, że James też utrzyma formę i będzie mógł obronić tytuł. Mam nadzieję, że będę mógł mu trochę w tym poprzeszkadzać. No, byłoby fenomenalnie, gdyby gdzieś tam się udało. Natomiast wiadomo, że cały czas mamy nadzieję jako team, tak jak i właśnie podczas tego sezonu ostatniego, ukończyć również na z wyróżnieniem właśnie najlepszego teamu i miejmy nadzieję, jeżeli w 2018 tak się stanie. No, ale to tak jak cały czas powtarzamy, jeszcze przed nami.